W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego Żydzi uważają dzisiaj Polaków za kolaborantów Hitlera, współodpowiedzialnych za zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, czemu to służy i kto czerpie z tego korzyści. A sponsorem dzisiejszego filmu jest firma Surfshark, która oferuje Państwu bezpieczeństwo w korzystaniu z internetu i wiele, wiele więcej. W ramach jednej subskrypcji możecie go używać na dowolnej liczbie urządzeń. Surfshark zapewnia pełną anonimowość w sieci, ukrywając Wasze dane osobowe i działania. Dzięki Szarkowi możecie poszerzyć możliwości rozrywki, dowolnie zmieniając swoją geolokalizację. Ponadto w pakiecie otrzymacie znakomitego antywirusa. Korzystając z mojego kodu promocyjnego otrzymacie Państwo 83% zniżki oraz 3 dodatkowe miesiące za darmo, warto więc skorzystać. A teraz zapraszam na film. Środowiska żydowskie na całym świecie od wielu lat przypisują Polsce i Polakom udział w Zagładzie Żydów. Bardzo często w tych opiniach jesteśmy największymi pomocnikami Niemców w Zagładzie. Ilekroć słyszymy te opinie, zadajemy sobie pytanie: dlaczego tak jest? Dlaczego nawet bardzo młodzi Izraelczycy, którzy przyjeżdżają do Polski, aby poznać historię Holokaustu, Uważają nas za współsprawców zagłady. Te opinie nie są wynikiem rzetelnej wiedzy o Holokauście, ale wynikiem indoktrynacji Izraelczyków. Już w pierwszych latach szkoły średniej uczestniczą oni w programach edukacyjnych poświęconych Holokaustowi. W ich ramach odbywają się wycieczki do Polski, w czasie których poznają oni miejsca zagłady Żydów jakie znajdują się w naszym kraju. Najważniejszym elementem tych wycieczek jest udział w marszu żywych, w trakcie którego demonstrują swój specyficzny patriotyzm. Ale zanim przyjadą do Polski, otrzymują najpierw wyselekcjonowaną wiedzę, która ma im pomóc w interpretacji wydarzeń z przeszłości, z którymi zetkną się w czasie wycieczki do Polski. Odbywa się to na bazie odpowiednio dobranej literatury Holokaustu. Malowany ptak Jerzego Kosińskiego i urywki z dzieciństwa Benjamina Wilkomirskiego należą do najważniejszych pozycji w tej literaturze. Obraz Polaka, jaki został naszkicowany w malowanym ptaku Kosińskiego, to obraz psychopaty wyrażającego radość z powodu mordowania Żydów. Skrytym marzeniem każdego Polaka jest, według Kosińskiego, przyłączenie się do Niemców i wspólne z nimi mordowanie Żydów. Ale nie są to tylko marzenia. Kosiński opisuje wiele historii, które pokazują, jak polski chłop morduje Żydów i wyładowuje na nich swoją nienawiść. Nie inaczej Polacy naszkicowani zostali w urywkach Wilkomirskiego. W jego książce Polacy również nienawidzą Żydów i biorą udział w ich mordowaniu. Opisy tych okrucieństw są tak drastyczne, że czytającemu książkę Wilkomirskiego młodemu Izraelczykowi dosłownie przewraca się w żołądku. To potęguje odbiór Polaków jako współodpowiedzialnych za zagładę Żydów. Książki Kosińskiego i Wilkomirskiego są jednak literacką fikcją. Ale to nie ma znaczenia, bo według twórców izraelskich programów nauczania najważniejsze jest to, że napisane zostały z wielką szczerością i wrażliwością. I dlatego najlepiej nadają się do edukowania młodych pokoleń Izraelczyków. Ci mogą również czerpać wiedzę o holokauście z izraelskich mediów. A te, poruszając tematykę holokaustu, zawsze podkreślają, że Polacy byli najgorliwszymi pomocnikami Hitlera. To wszystko powoduje, że w naturalny sposób pojawia się u nich przekonanie, że Polska to kraj nieprzyjazny Żydom, a Polacy są od Dawna antysemitami. Warto również podkreślić, że izraelskie media poświęcają bardzo wiele uwagi tematyce Holokaustu. W zasadzie nie ma tygodnia, aby w izraelskiej prasie nie opublikowano artykułu dotyczącego Holokaustu. Można by nawet rzec, że ilość artykułów prasowych na temat Holokaustu pod względem ilości ustępuje jedynie prognozom pogody. Nie inaczej jest z literaturą naukową poświęconą zagładzie Żydów. Jej liczbę skromnie można oszacować na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy publikacji. Zarówno artykuły prasowe, jak i literatura naukowa na temat Holokaustu już dawno przestały skupiać się na pokazywaniu sprawczej roli Niemców. Za to z lubością eksponują one Wątek udziału Polaków w zagładzie. Jedną z najważniejszych pozycji naukowych w tym zakresie jest książka Daniela Goldhagena, zatytułowana Gorliwi Kaci Hitlera, Zwyczajni Niemcy i Holokaust. Według Goldhagena Hitler jedynie wyzwolił dławione od dawna antysemickie nastroje, a te były obecne wśród Polaków. Od zawsze. Jeden z fragmentów książki Goldhagena mówi wprost: Naziści, wspólnie z wielką liczbą zwyczajnych Niemców, przy pomocy kolaborujących Polaków, prześladowali, tropili i oszukiwali europejskich Żydów oraz zamordowali 6 milionów z nich, a około miliona zagazowali i spalili w Auschwitz. So. Antisemitism is coursing the globe in a variety of different forms and streams, with different emotional effects and different cognitive content, and it's hard to grapple with it. It's hard to get a handle on what exactly it is. Goldhagen, swoją wersję holokaustu skonstruował w taki sposób, że trudno jest podjąć z nim skuteczną polémikę. Równie ważna stała się książka Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi historia zagłady żydowskiego miasteczka opisująca historię pogromów Jedwabnem, jakiego w lipcu 1941 roku mieli dopuścić się Polacy na tamtejszych Żydach. Gross mówi o dławionym od dawna polskim antysemityzmie i w taki z góry założony sposób opisuje Wydarzenia wiedwabne. Jak pisze w swojej książce, ta ukryta wrogość Polaków do Żydów stała się wiedwabnem śmiercionośna i doprowadziła do tego, że polska połowa ludności miasta zamordowała żydowską połowę, a rola Niemców ograniczała się do robienia zdjęć. Można postawić pytanie: dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest tyle publikacji przypisujących Polakom udział w Holokauście, skoro oni sami byli ofiarami Hitlera i jego zbrodniczego systemu? Czemu ma służyć powielanie tych opinii? Otóż nie byłoby tak, gdyby nie istniało światowe przedsiębiorstwo Holokaust. O nim zrobiło się głośno w 2003 roku, gdy Norman Finkelstein. Amerykański historyk żydowskiego pochodzenia opublikował książkę pod takim właśnie tytułem: Finkelstein. Pokazał w niej jasno, że Holokaust interpretowany jest przez środowiska żydowskie w taki sposób, aby kolejne narody mogły być jego współsprawcami i aby móc wyłudzić od nich odszkodowania za majątek pozostawiony przez ofiary Holokaustu. W ten właśnie sposób, jak tłumaczy Finkelstein, Holokaust stał się dochodowym biznesem, z którego zyski czerpią przede wszystkim ci Żydzi, którzy wcale nie byli jego ofiarami. I dlatego Finkelstein nazwał to przedsiębiorstwem Holokaust. Początki przedsiębiorstwa Holokaust sięgają lat 70., gdy rząd Republiki Federalnej Niemiec Zaczął wypłacać odszkodowania żyjącym jeszcze ofiarom Holokaustu. Te wypłaty zakończyły się w drugiej połowie lat 80. Łącznie było to ponad 4 miliony osób, z których połowa mieszkała w Izraelu. Na przełomie lat 80. i 90. Środowiska żydowskie zainspirowały kampanię propagandową wobec Szwajcarii, domagając się od niej zwrotu oszczędności ofiar Holokaustu. Przed wybuchem II wojny światowej wielu Żydów, kierując się swoimi obawami, przeniosło swoje oszczędności do szwajcarskich banków. Po wojnie tysiące takich kont nie miało właścicieli ani też spadkobierców. I właśnie te konta stały się kolejnym celem przedsiębiorstwa Holocaust. Dlatego uruchomiło ono kampanię propagandową wobec Szwajcarii, która po kilku latach zaczęła przynosić rezultaty. Szwajcarskie banki utworzyły specjalny fundusz odszkodowawczy, który miał zaspokoić te roszczenia. Do 2001 roku z tego funduszu wypłacona została kwota. 340 milionów dolarów, którą rozdzielono pomiędzy 255 tysięcy osób narodowości żydowskiej. W tej grupie było 124 tysiące obywateli Izraela i 62 tysiące obywateli Stanów Zjednoczonych. Pozostali byli obywatelami innych państw. Po Szwajcarii na celowniku przedsiębiorstwa Holokaust znalazła się Polska, wobec której również wytoczyło ono kampanię propagandową, mającą wywrzeć nacisk na polskie władze. Najpierw, jak grzyby po deszczu, zaczęły pojawiać się publikacje historyczne i prasowe, mówiące o tym, że Polacy jako naród tradycyjnie antysemicki Aktywnie brali udział w Holokauście, mordując Żydów i grabiąc ich mienie. Ten temat był następnie powielany przez organizacje żydowskie. Dopiero po tej kampanii propagandowej, Światowy Kongres Żydów skierował w 2001 roku do sądu w Nowym Jorku pozew przeciwko polskiemu państwu o odszkodowanie za majątek ofiar Holokaustu. Jego wartość szacowano na kwotę 60-65 miliardów dolarów. Po uruchomieniu tego procesu organizacje żydowskie wezwały polskie władze, aby te rozwiązały problem zgłoszonych roszczeń. Kolejnym krokiem była deklaracja Terezińska z 2009 roku dotycząca mienia ofiar Holokaustu i związanych z nim roszczeń. Którą sygnowało 46 państw, w tym także Polska. Wprawdzie ta deklaracja nie rodziła skutków prawnych, ale wzywała państwa do rozwiązania problemu tych odszkodowań. Tego domagał się od polskiego rządu przebywający z wizytą w Polsce w maju 2011 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Po tej wizycie Obamy polskie władze zmuszone zostały do podjęcia rozmów w sprawie odszkodowań z żydowską agencją Heart. W marcu 2013 roku do Polski przybyła pięcioosobowa delegacja Heart z Robertem Brownem na czele, która razem z przedstawicielami ambasady Izraela w Warszawie zainicjowała te rozmowy i niebawem był ich rezultat. W marcu 2014 roku polski parlament znowelizował ustawę kombatancką, która poszerzyła krąg uprawnionych osób do pobierania świadczeń kombatanckich. Zapisano w niej, że te uprawnienia przysługują wszystkim Żydom, którzy byli na terytorium okupowanej Polski w czasie II wojny światowej. Izraelski dziennik Time of Israel. Radośnie obwieścił wówczas, że 50 tysiącom obywateli Izraela będzie wypłacana renta w zamian za szkody, jakich doznali w Polsce w czasie wojny. Ale to miało być dopiero początkiem sukcesu. Najważniejszym celem prowadzonych z polskimi władzami rozmów było tak zwane mienie bezspadkowe, czyli majątek pozostawiony przez ofiary Holokaustu. O których nie ma spadkobierców, a który z mocy prawa należy do skarbu państwa. Aby ten cel osiągnąć, szefowie przedsiębiorstwa Holocaust doprowadzili do uchwalenia w kwietniu 2017 roku przez amerykański kongres tzw. ustawy 447, w której pojawiło się pojęcie mienia bezspadkowego. Ustawa 447 miała wywrzeć dodatkową presję na polskie władze, albowiem była w niej mowa o monitorowaniu wykonania Deklaracji Terezyńskiej, którą, jak już wspomniałem, podpisała także Polska. Gdy w czerwcu 2018 roku Polski Sejm znowelizował ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, wprowadzając sankcje karne wobec osób, które Przypisują narodowi polskiemu odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w czasie wojny przez Niemców. W Izraelu zawrzało. Rząd w Tel Awiwie i środowiska żydowskie na całym świecie zaczęły wówczas oskarżać Polskę o ukrywanie prawdy w sprawie zachowania Polaków w czasie wojny i ograniczanie swobody badań historycznych. W rezultacie tych oskarżeń Wprowadzony do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zapis został potem usunięty przez Sejm. Przedsiębiorstwo Holokaust, pomimo tego, że nie osiągnęło jeszcze powziętego celu, nie traci nadziei i kontynuuje swoje działania wobec Polski. I dlatego. Jechuda Ewron, szef komisji do spraw restytucji mienia ofiar Holokaustu w izraelskim Knesecie, zaapelował do społeczności żydowskiej na całym świecie słowami: Musimy kontynuować walkę, nawet gdy sytuacja jest trudna. Tyle tylko, że tej walki nie można kontynuować bez polskiego antysemityzmu i polskiego udziału w zagładzie. W następnym moim filmie opowiem Państwu historię niemieckiego okrętu podwodnego U-977, który tuż przed kapitulacją III Rzeszy wyruszył w swoją ostatnią podróż z Norwegii do Argentyny. Dowiecie się, czy przewoził on w czasie tego rejsu Adolfa Hitlera i zrabowane przez Niemców złoto. To historia. Naprawdę wyjątkowa. Ten film zatytułowałem Czy Hitler uciekł? Tajemnica okrętu podwodnego U-977. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasom mojego kanału. Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie oraz samorządowi Województwa Lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Samorząd Województwa Lubelskiego jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, Internetowy.pl oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.